Jaka jest kobieta, która ubiera się w Państwa markę? Kobieta Kaskady jest to aktywna zawodowo kobieta, tak? W przedziale wieku, myślę, od 30 wzwyż, niezależnie od figury i od tego, co robi, my staramy się, żeby nasze klientki czuły się w naszych rzeczach komfortowo, właśnie niezależnie od rozmiaru. I tu powiem, że bardzo dużo sprzedajemy rozmiarów właśnie większych, bo jednak te panie, które są troszkę, ja nie mówię o marce plus size, bo taką nie jesteśmy, ale panie, które mają rozmiar powyżej 40, mają w Polsce problem ubrać się kobieco, ładnie i wyglądać modnie. I właśnie do tych pań najbardziej dociera nasza kolekcja i te panie są z niej zadowolone i są naszymi stałymi, wiernymi klientkami. Co wyróżnia polską modę od zachodnich marek? Powiem, trudno mi może na to pytanie tak powiedzieć w 100%. No wiem, za co nasze panie nas kochają. Nie porównujemy się tutaj, bo jednak w Polsce mamy troszeczkę inne możliwości. Jesteśmy lokalną, rodzinną marką poznańską, która działa we współpracy ze swoimi klientkami. To dla nich tworzymy kolekcje, więc nie będę mówiła tutaj, co nas wyróżnia w stosunku do zachodnich marek, bo nawet tego nigdy nie porównujemy, ponieważ do nas przychodzą klientki, które chcą kupować polską modę. Czy możemy już powiedzieć, co będzie modne w nadchodzącym sezonie jesień-zima 2019-2020? Nie chciałabym tego powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że my też działamy dość na bieżąco, szyjemy kolekcje, nie szyjemy z dużym wyprzedzeniem. Też dlaczego? Dlatego, że trendy są trendami, a moda modą. I tak naprawdę klientki wybierają to, co im pasuje, to, co jest dostosowane do karnacji Polek, do tego, czy się przyzwyczaiły do jakichś trendów i je zaakceptowały, czy nie. I właśnie dlatego tworzymy te kolekcje dość na bieżąco i badamy potrzeby naszej docelowej klientki, bo ponieważ można oczywiście produkować odzież zgodną z trendami narzuconymi odgórnie, ale to nie znaczy, że nasze klientki ją będą chciały nosić, prawda?